Miałem taką nadzieję, że zostanę powołany na pierwszą kadrę, ale tak jak powiedziałem wcześniej, szanuję decyzję trenera. Myślę, Trzymaj. że wiek nie ma znaczenia, jak się łapie minuty w drużynie, która jest na czwartym miejscu w Serie A i walczy o Champions League. Myślę, że to nie ma znaczenia. Tym bardziej, że łapie dużo minut, więc myślałem, że to wpłynie, jeżeli chodzi o powołanie. Ale tak się niestety nie stało. Debiutowałem w wieku 16 lat, więc wszyscy mnie znali praktycznie. I też myślę, że jestem lubiany w szatni, więc nie miałem tego problemu, że nie wiem, byłem młodszy, wchodziłem do szatni, nikt się mną nie opiekował. Już się Że to przyjdzie? chłopaki w szatni śmieją, że Mnie ci nie bije. jak nie skończę sezonu z bramką czy asystą, to mi coś zrobią. Moim i waszym gościem jest dzisiaj największe odkrycie, przynajmniej moim zdaniem, tego sezonu Serie A z polskiej perspektywy, czyli Kasper Urbański. Cześć, witam serdecznie. Witam. Zgadza się? Jesteś takim odkryciem? Albo inaczej, czy jesteś największym odkryciem? Bo że jesteś odkryciem, to na pewno. Myślę, że to dobre stwierdzenie. A jak to się w ogóle wydarzyło? Bo mieliśmy okazję rozmawiać w lipcu zeszłego roku i ty byłeś wówczas już po swoim pierwszym kontrakcie z Bolonią, on wygasł, nie podpisałeś nowego, były różne propozycje. No byłeś wtedy po prostu wolnym piłkarzem. I zmieniło się przez kilka miesięcy to o 180 stopni. Jeżeli chodzi o to, było dużo zainteresowań, natomiast uznałem, że koniec końców Bolonia będzie najlepszym rozwiązaniem dla mojego rozwoju. A pogadajmy właśnie o tym, jak to wtedy wyglądało. Była propozycja z Hiszpanii, coś tam się działo w innych też kierunkach, nie wiem, co sam będziesz chciał tutaj opowiedzieć. Znaczy, jeżeli chodzi o to, było bardzo dużo zainteresowań, z tego co wiem, natomiast A konkretów? Bo to był. duża jest różnica między zainteresowaniem. Właśnie chodzi o to, że konkretów zawsze było trzeba czekać z 2 dni, 3 dni, tydzień. Kluby się odzywały, że są zainteresowane, ale musimy poczekać, więc zdecydowałem, że to będzie najlepsza opcja podpisania z Bolonią, bo Bolonia od 6 miesięcy była najbardziej zainteresowana. A nie zmieniło nic z perspektywy Bolonii to, że ty no, nie podpisałeś kontraktu, zostałeś, bo to się rzadko zdarza, żeby ktoś nie przedłużył kontraktu i po paru tygodniach jednak no, nie przedłużył, ale podpisał nowy kontrakt z tym samym klubem. Myślę, dla mnie najważniejszy był rozwój i jeżeli chodzi o Bolonię. W Bolonii się fajnie czułem, wszystko dobrze wyglądało, natomiast brakowało mi gry w seniorskiej piłce, dlatego uznałem, że podpisanie z Bolonią będzie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ na początku plan wyglądał tak, że idę na wypożyczenie. Zacząłem trenować z trenerem Thiago Motto. Pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień. I na końcu dyrektorzy poinformowali mnie, że trener Thiago Motto chce mnie na przyszły sezon. No właśnie, bo to się rozgrywało w sierpniu, prawda? Właściwie do końcówki okna transferowego. Ty grasz z Milanem, później wchodzisz inaczej, wchodzisz na 3 minuty. W końcówce z Milanem wchodzisz później z Cagliari i wtedy zdaje się trener Motta decyduje, że tego wypożyczenia nie będzie, prawda? Chociaż też wszystko Myślę, było że decyzja już gotowe. była wcześniej. Już zapadła wcześniej ta decyzja, ale myślę, że to, że wszedłem na 3 minuty plus doliczony z Milanem plus Cagliari, zdecydowało na 100%, że zostaję w Bolonii. No i dobra, i mówisz o rozwoju, mówisz o tym, że jesteś gotowy na seniorską piłkę. Grasz 23 minuty z Cagliari, zamknięte już jest okno transferowe, i później jest raz, dwa, trzy, cztery, 9 meczów, gdzie się nie podnosisz w ogóle z ławki. Dokładnie. I co, i nie jesteś wkurzony wtedy? Nie jesteś sfrustrowany? Był to moment ciężki, że tak powiem, no bo na początku jeszcze była wcześniej Coppa Italia z Cezeną, później Milan, Cagliari. No i te si ile dokładnie? 7, 7, 8, 9. 9. No dokładnie, 9 meczów z rzędu nie podniosłem się z ławki, natomiast byłem spokojny, bo wiadomo, że byłem zdenerwowany, bo to była złość sportowa. Czułem, że jestem gotowy, żeby dostawać więcej minut. Natomiast byłem spokojny, ponieważ wiem, jak trener Thiago Motta pracuje i też czułem, że się rozwijam trenując codziennie z trenerem Thiago Ale Mottą. poczekaj, a on nie pracuje tak przypadkiem, że każdy musi być pod prądem, bo czasami siada na ławce ten, który się wydaje pierwszym Dokładnie. wyborem.
Salemakers, prawda, też potrafi dosyć często usiąść na ławce, czy nie rozegrać całego meczu. Tak. No to jeżeli pracuje w ten sposób, a ty jesteś cały wrzesień i cały październik przypięty pasami do ławki rezerwowych, to no, wiesz, to mi się kłóci trochę, nie? Albo każdy jest pod prądem, albo jesteś przyspawany. Myślę, że w treningach czułem się bardzo dobrze, więc czułem, że te minuty nadejdą i w końcu zacząłem grać. A to była duża ulga? Mecz z Torino 27 listopada? Myślę, że jak się nie podnosi przez 9 meczów z rzędu z ławki, to jest to ulga. To porozmawiamy jeszcze o takich aspektach czysto piłkarskich, bo ty sam bardzo mocno deklarowałeś, widzieliśmy to też jeszcze w Gdańsku, jak debiutowałeś, że jesteś środkowym pomocnikiem. Najchętniej dycha, pewnie też niektórzy trenerzy by cię widzieli troszeczkę głębiej ustawionego, żebyś częściej był twarzą do bramki, na przykład na ósemce, a grasz na lewym skrzydle bardzo często. Ostatni chyba mecz Tak, początek grałem często, no zawsze w sumie na skrzydle, ale trener sam o tym wiedział, że jestem środkowym pomocnikiem, więc mi to nie przeszkadzało. Trener, gdzie mnie nie postawi, zawsze daje siebie 100%, więc jestem też poza tym ofensywnym zawodnikiem. Nie miałem z tym problemu, żeby grać na skrzydle. Wiadomo, że to jest inna pozycja, inne zachowania. Musiałem też na początku, nigdy nie grałem na lewym skrzydle, więc na początku musiałem się przyzwyczaić do tych ruchów od piłki do piłki. Ale przez to, że jestem ofensywnym zawodnikiem, nie przeszkadzało mi to bardzo, że gram na lewym. A z drugiej strony, no ty też czasami uwielbiasz być przy piłce. Dokładnie. Jak najczęściej się da. A gra na skrzydle, no troszeczkę cię z tego eliminuje. Dokładnie, ale jest dużo pojedynków 1-1, więc to też była fajna sprawa. Bo to jest też fajne doświadczenie. Te pojedynki to jest coś, na co ty mocno polujesz, nie? To widać nawet w meczach. Nawet to pierwsze wejście z Milanem, to jest taka próbka kiwki w samym polu karnym. Tak, czułem, że mogę więcej tego robić na lewym skrzydle, ale tak jak mówię, nigdy nie grałem na lewym skrzydle, więc musiałem się ograć na tej pozycji. Chciałem cię jeszcze zapytać, wracając do tego tematu nowego kontraktu, jak ważnym, nie wiem, faktorem, czynnikiem, który ty rozważałeś, miała twoja rodzina? Jak istotna była? Bo cała twoja rodzina, mówiłeś o tym, niejednokrotnie wyjechała do Włoch, jest brat, jest siostra, są rodzice. Mówiłeś też o tym, że rodzice zostawili, tata zostawił firmę. Zakładam, że we Włoszech nowej nie założył. Nie. Więc składa mi się to wszystko na to, że ty dzisiaj jesteś odpowiedzialny za dobrobyt rodziny, tak? No, można tak powiedzieć. To było ważne pod kątem, nie wiem, czy organizacyjnym, czy też czysto finansowym, żeby inaczej. Czy te kwestie organizacyjne, finansowe były jedną z takich priorytetowych rzeczy przy podpisywaniu kontraktu? Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to w ogóle nie miało to znaczenia. Bardziej miało znaczenie, tak jak wspominałem wcześniej, rozwój piłkarski. Rodzina, wiem, że gdzie bym nie poszedł, to pojechała ze mną, więc nie mieliśmy takiego czegoś, że będzie ciężko organizacyjnie, bo w każdych warunkach jesteśmy w stanie się przystosować. No ale wyobrażam sobie, że łatwiej było podjąć decyzję o tym, żeby zostać w Bolonii, niż na przykład przeprowadzać się do Kopenhagi za, strzelam tak hipotetycznie, słabsze pieniądze. No na pewno, znaczy to bardziej jeżeli chodzi o przeprowadzkę do innego kraju, to organizacyjnie by było na początku ciężko. Natomiast wiadomo, we Włoszech zostanie w Bolonii było łatwiejszą sprawą organizacyjną. Ale jeżeli chodzi o transfer, to nie miały znaczenia pieniądze, bardziej miały znaczenie rozwój piłkarski. Ty wiele razy, i sam też mi mówiłeś, powtarzałeś to, że jesteś bardzo pewną siebie osobą. To też zresztą czuć na pierwszy rzut oka, że no nie wiem, nie boisz się, nie rozglądasz się wchodząc do pokoju na nagranie, tylko wchodzisz raczej jak do siebie. A zastanawiam się, czy mimo to, jak się pojawiły jakieś tam plotki, że Michał Probierz obserwuje kogoś nowego, młodego w Serie A, wiadomo, że łatwo to było skojarzyć z tobą. To był taki nowy dreszczyk emocji? Coś, czego nie czułeś do tej pory? Był dreszczyk emocji, ponieważ to jest pierwsza kadra. Natomiast trener podjął taką decyzję, nie inną, i szanuję tę decyzję. Ale to jest jakieś tam rozczarowanie? No bo to też nie jest nic dziwnego, że trener na Estonię ciebie nie powołał. Pewnie kilku jest nawet chłopaków w hierarchii jeszcze z kadry U21 nad tobą, nie? Kuba Kałuziński był chyba bardziej oczywistym wyborem, a mimo to na barażenie został powołany.
jest jakieś takie rozczarowanie w tobie, że tak dobry okres nie został jednak doceniony tym powołaniem? Miałem taką nadzieję, że zostanę powołany na pierwszą kadrę, ale tak jak powiedziałem wcześniej, szanuję decyzję trenera i teraz jestem na kadrze U21. Trochę czasu jest jeszcze, nie? Na to, żeby zostać powołanym, bo ty masz dopiero dwie dyszki przecież, nie? No 19 jeszcze. No jeszcze nie 19 pierwszego, jeszcze, ale pierwszego lista. Myślę, że wiek nie ma znaczenia, jak się łapie minuty w drużynie, która jest na czwartym miejscu w Serie A i walczy o Champions League, myślę, że to nie ma znaczenia. Tym bardziej, że łapie dużo minut, więc myślałem, że to wpłynie, jeżeli chodzi o powołanie, ale tak się niestety nie stało. Wracając jeszcze do tematu Bologni, Thiago Motta był bardzo poważnie łączony, znów bazujemy na plotkach, ale dużo było tych plotek, że może się nim mocno zainteresować Barcelona. Zanim się nim zainteresuje i zanim będzie w ogóle poza sferą jakichś naszych zainteresowań w tym sensie, że nie będzie do niego dojścia, no bo jak ktoś jest w Barcelonie trenerem, to się dużo więcej osób nim interesuje. Jaki to jest gość? Jeżeli chodzi o trenera Thiago Motty, to mogę powiedzieć, że znam lepiej trenera ze strony sportowej. Uważam, że to jest bardzo dobry trener i bardzo się cieszę, że mogę się rozwijać pod jego skrzydłami. Czy nie ma czegoś takiego jak Jacek Magiera, który zaprasza piłkarzy na kolację, poznaje dziewczyny? Jeżeli chodzi o to, to często z drużyną i ze sztabem spotykamy się na kolacjach, ale to są drużynowe kolacje, więc jestem bardziej z drużyną. Nie ma takiego czegoś, że nie wiem, trener zaprasza indywidualnie na kolację. Nawet w takim kontekście tylko porozmawiania czysto piłkarsko w klubie, bo ty chyba coś takiego powiedziałeś, że czujesz wsparcie trenera, że on ci ufa, że daje ci szansę, ale tak porozmawiać konkretnie o twoim występie, o tym jak się rozwijasz indywidualnie, to nie bardzo, nie? No, trener ma taki styl, że nie rozmawia często z zawodnikami indywidualnie. Chyba, że są jakieś problemy. Ja na tą chwilę na szczęście nie mam żadnych problemów z trenerem, więc nie rozmawiałem czysto indywidualnie. Joshua Zirkzee to jest wasz najlepszy piłkarz? Myślę, że w tym sezonie tak. A jakbyś miał wymienić kogoś, kto zrobił w ogóle na tobie największe wrażenie? No już trochę czasu spędziłeś we Włoszech, w Polsce też pewnie spotkałeś kogoś, kto rzucał się bardzo mocno w oczy, to kto by to był? Jestem już 3 lata w sumie w Bolonii, więc dużo zawodników wywarło na mnie duże wrażenie. Ciężko mi powiedzieć, wyznaczyć jednego zawodnika, ale myślę, że Marko Arnautović na pewno. Miałem o niego pytać, ale też pod kątem fizyczności, bo podejrzewam, że jeżeli jeszcze ty byłeś troszeczkę młodszy niż teraz, trafiało się bark w bark na Arnautovicia, to jeden z was mógł się zbierać trochę z ziemi, czy nie? Myślę, że nie tylko mnie, bo nawet jak starszy zawodnik, który nie wiem, waży 90 kg, miał problemy z Marko, ale to nawet nie chodzi tylko o fizyczność, naprawdę mega techniczny zawodnik. Mentalność na boisku też mi się bardzo podobała, ponieważ był bardzo pewny siebie i ogół tego zawodnika naprawdę. Uważałem, że to jest zawodnik, mimo tego, że już ma chyba 33 lata, tak bodajże, to jest na topową drużynę. A jak właśnie tacy doświadczeni zawodnicy, którzy dużo widzieli, no kilku takich się przewinęło w Bolonii, pewnie z Arnautovićem, no dzisiaj też patrząc z perspektywy tego, gdzie dzisiaj jest na czele, patrzą na tych młodych chłopaków, którzy wchodzą z Primavery, to nie jest tak, że ty byłeś tam jedyny, no duży jest ten przemiał, prawda, młodych chłopaków. Jeżeli chodzi o Bolonię, to nie ma dużego przemiału. Okej. No dobra, to nawet jeżeli tego dużego przemiału nie ma, troszeczkę mnie zgasiłeś, to jak oni patrzą? Czy podchodzą tak opiekuńczo, pomagają, czy... Zależy kto, no każdy indywidualnie podchodzi do tej sprawy. Jeżeli chodzi o mnie, to ja nie miałem tego problemu, ponieważ jest też Łukasz Skorupski. Ale to też nie chodzi o to, że jest Łukasz. Jak wchodziłem, już debiutowałem w wieku 16 lat, więc wszyscy mnie znali praktycznie. I też myślę, że jestem lubiany w szatni, więc nie miałem tego problemu, że nie wiem, byłem młodszy, wchodziłem do szatni, nikt się mną nie opiekował. Nie miałem problemu, żeby podejść do starszego, się coś zapytać, porozmawiać, tym bardziej, że mój włoski jest na komunikatywnym poziomie. Matura zdana, nie? Matura zdana z włoskiego, więc
po angielsku też myślę, że dobrze sobie radzę, więc nie miałem problemu, żeby rozmawiać ze starszymi, z młodszymi zawodnikami. A ty dostałbyś, twoim zdaniem, tyle szans, ile dostałeś do tej pory w Polsce dzisiaj? Gdybyś nie wyjechał do Włoch, to czy dzisiaj byłbyś już podstawowym zawodnikiem ekstraklasy, albo może zdążyłbyś wyjechać? Ja myślę, że tak, ale wyjechałem i nie jestem w stanie tego ale bardziej określić. Bardziej chodzi mi o to, bo wiesz, jak się wychowuje piłkarzy w Polsce, dlatego że to widziałeś do 16 roku życia, to nie jest tak, że wyjechałeś mając 8 lat, tak? Tylko mocno tego polskiego, gdańskiego szkolenia liznąłeś. Na pewno argumentem za tym, że dostałbyś szansę, jest to, że zadebiutowałeś, no ale... W wieku 15 lat już miałem 4 mecze w Ekstraklasie, więc... A minut? Minut? Teraz ciężko mi policzyć. No ja zagrałem... też tego akurat nie mam w notatkach, nie? Z Legią zagrałem 80, z Piastem 60, no i z Rakowem 2 razy po 10 minut chyba. Tylko że we Włoszech tutaj też było tak, że szybko zadebiutowałeś, a później cały poprzedni sezon to była Luduwa, nie? Myślę, że Serie A jest dużo większym poziomem, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, porównując te dwie ligi, więc na pewno było dużo ciężej. Kiedy będziesz miał liczby? Mam nadzieję, że w następnym meczu. Ale to jest tak, że tobie brakuje czegoś jeszcze w funkcjonowaniu na boisku, czy to jest kwestia, nie wiem... Myślę, że to kwestia... Farta, okazji, sytuacji. Kwestia minut. Już się chłopaki w szatni śmieją, że jak nie skończę sezonu z bramką czy asystą, to mi coś zrobią. Okej. No to miejmy nadzieję, że coś tam się jednak uda ukłuć. Powiedziałeś mi o tym, że i też to później potwierdzałeś w kolejnych wywiadach, że te marzenia cały czas są na najwyższym poziomie, czyli i drużynowo, i indywidualnie wszystko, co można sobie wyobrazić. 20 lat, zaraz, 7 września, to nie jest tak, że jesteś jakoś bardzo super młody, więc znów prowokacyjnie cię zapytam, czy czas trochę nie ucieka? Że nie jestem super młody? No. W wieku 20 lat? No super młody nie jesteś. Jesteś młody, ale za taki oszałamiająco młody, nie wiem, jak Mbappé jak wchodził, to już nie jesteś. Może... Mbappé jak wchodził, to ile miał? 16, 17? Podobnie jak ja chyba. Czy nie? 16? No ale dosyć szybko do góry ten jego No wiadomo, jest na innym poziomie niż... No. W wieku 20 lat był na innym poziomie niż ja teraz w wieku 20 lat 7 września. Więc moje pytanie brzmi, czy ty po prostu z tempa tego swojego rozwoju jesteś usatysfakcjonowany, zadowolony z tego, jak to dzisiaj wygląda, czy liczyłeś na coś więcej, czy jest okej? Myślę, że ja od siebie wymagam, więc na pewno nie satysfakcjonuje mnie sytuacja z teraz, ale myślę, że łapiąc minuty w czwartej drużynie Serie A też nieźle. To jeszcze tych minut w reprezentacji życzymy, żeby trudnych pytań już w tym temacie nie było. Kasper Urbański, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.